Witajcie w open source'owym symulatorze Flight Gear i w dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie, jak zbudować sobie fotoscenerię, czyli realistycznie wyglądające tekstury, którymi pokryjemy sobie świat w naszym symulatorze. No bo tutaj w tym odcinku, gdzie omawiałem właśnie nadchodzące zmiany we Flight Gear i pokazywałem wersję 2020.4, no tam widzieliśmy, że w opcjach graficznych już jest checkbox, gdzie możemy sobie wybrać fotoscenerię. Z tym, że to nie działało i tak jak się domyślałem, trzeba właśnie wykonać coś jeszcze, czyli sobie zbudować tą fotoscenerię. I tutaj też Jakub napisał wartościowy komentarz, z którego też możemy właśnie wyczytać, że fotosceneria wymaga ręcznego pobrania zdjęć satelitarnych i po prostu taką scenerię trzeba sobie samemu zrobić. No tutaj mamy oczywiście skrypty do tego. Pierwszym skryptem takim to był skrypt w Pythonie. Ja jednak użyję tutaj czegoś nowszego. Mamy tutaj artykuł na wiki pokazujący, jak tutaj użyć skryptu napisanego w języku programowania Julia. Artykuł, jak widać, jest bardzo obszerny, ale to właśnie wynika z tego, że jest bardzo dokładny. Jest bardzo dokładna tutaj opisana każda opcja, jak działa tutaj ten cały skrypt, który będzie nam pobierał fotoscenerię. Może jeszcze warto wiedzieć, dlaczego ta Julia powstała. Skoro już mieliśmy skrypt w Pythonie, to właśnie tutaj niestety ten skrypt w Pythonie był dosyć uciążliwy w działaniu, zwłaszcza pod Windowsa, dlatego tutaj autor tego skryptu w Julia napisał go w nowym języku programowania, właśnie w Julia. No i tutaj ten skrypcik Julia ma troszkę może dwa minusy, że musimy sobie doinstalować dodatkowe oprogramowanie. Właśnie jednym z nich jest Julia, czyli po prostu kompilator pod ten język programowania. Tutaj dajemy sobie download i mamy wersję pod Windowsa, jestem teraz na Windowsie, więc właśnie tu możemy sobie wybrać przeróżne wersje, także jest wersja na Linuxa, na macOSa, na Windowsa. Tutaj mamy wersję Long Term Support, czyli długiego wsparcia, ale tutaj autor tego skryptu zaleca używanie wersji najnowszej 1.6, więc ja tutaj też pobiorę tą wersję Current Stable Release 1.6.1, system 64-bitowy, dam sobie installer. I pobierzemy sobie najpierw tą Julię, ale to nie wszystko, bo jeszcze tutaj czytamy dalej, że musimy też sobie zainstalować program Image Magic. A jest to program pewnie dobrze znany Linuxowcom, dlatego że tamten program często jest dostarczany wraz z dystrybucjami Linuxa. Jest to po prostu program, który służy do konwertowania na przykład różnych formatów graficznych. No i tutaj Julia właśnie też wykorzystuje ten program, żeby sobie skonwertować pliki PNG na DDS. Tak, żebyśmy mieli właśnie dobrze zoptymalizowane te tekstury z fotoscenerią. DDS jest to od Direct Draw Surface, czyli jest to format Microsoftu stworzony pod DirectX-y, które są dobrze zoptymalizowane, dobrze te tekstury będą skompresowane i będą zajmowały mniej miejsca niż właśnie PNG. Dlatego też dobrze jest używać tych DDS-ów, jeśli tylko można. No tutaj ten program musimy też zainstalować, a Julia już automatycznie zrobi z niego użytek. Tutaj pewnie na Linuxie nie musimy tego instalować, przeważnie już ten program jest. A jeżeli nie, to też trzeba go pobrać. Dodajmy sobie Windows. No i pobierzemy tego pierwszego egzeka. Zapisz. I tak, tu już mi się Julia pobrała, więc zainstalujmy to sobie. Tak, to ma miejsce, gdzie to się nam zainstaluje. Ja tu nie będę tego zmieniał. Jeżeli chodzi o te checkboxy, ja sobie usunę tworzenie skrótu na desktopie. Nie chcę tego w menu start, niech będzie. Ale co ważne, dodajmy sobie Add Julia to Path. Chodzi o to, żeby dodać właśnie ścieżkę tam, gdzie Julia jest zainstalowana, do naszych ścieżek systemowych, do naszej zmiennej środowiskowej Path, dzięki czemu program Julia będziemy mogli uruchomić z konsoli w dowolnym katalogu. A jest to bardzo przydatne i ułatwia życie po prostu. Dajmy Next i się instaluje. Dobrze, tutaj niczego nie będę zaznaczał. Dajmy Finish. I mam już też pobrany program Image Magic i sobie go teraz zainstalujemy. Dobrze, akceptujemy licencję. Next, next. Miejsce, gdzie się zainstaluje, jest OK. Tu next. Tutaj sobie usunę
tworzenie skrótu na desktopie tylko i resztę zostawię bez zmian, czyli dodatkowo zainstaluje nam się FFmpeg i tak samo dodajemy ścieżkę do zmiennej systemowej PATH, także to wszystko co tu trzeba zrobić instalujemy. Next, to nie potrzebuje, finish. Dobrze, mamy zainstalowane już te dwa programy i teraz możemy pobrać kod źródłowy właśnie tego skryptu, który będzie nam pobierał scenerię. A jest on na GitHubie, więc wchodzimy sobie w GitHuba. I tutaj mamy też pewne readme, jak użyć tego skryptu, ale to sobie zaraz zobaczymy. Także tak, tutaj musimy to sobie pobrać. Możemy sobie zrobić tutaj download zip, jeżeli chcemy sobie to jednorazowo pobrać. Ja sobie jednak użyję tutaj opcji klonowania repozytorium. Także skopiuję sobie tutaj tą ścieżkę do repozytorium. No i teraz na przykład przejdę sobie do katalogu Flight Gear i tutaj sobie sklonuję to repozytorium. Odpalę sobie shella, dajmy sobie git clone. Wklejamy i ściąga mi się cały ten projekt, jest pobrany. No, tworzy nam się taki katalog PhotoSceneri. To nie jest PhotoSceneri, to jest nazwa przekręcona troszkę. Tu mamy literkę A, a nie E. Ale to jest celowe działanie, dlatego że to jest coś tam z włoskiej wymowy, bo twórcą tutaj tego skryptu jest pewna osoba z Włoch. I tutaj jest skrypt, który będziemy uruchamiali. On ma właśnie rozszerzenie JL, czyli właśnie od Julia Language. Oczywiście możecie też pobrać tutaj sobie tego zipa i to będzie dokładnie to samo. Może to nawet otworzę w eksploraterze i zobaczycie, że też macie ten sam katalog, w którym jest też ten plik, więc tutaj kto co lubi, tutaj tego maina możecie sobie usunąć, jeżeli sobie pobierzecie to z tego zipa. Ale to będzie dokładnie wyglądało tak samo. Kwestia tylko, gdzie sobie rozpakujecie ten pliczek i tyle. Także wracamy tu do instrukcji. Pierwsze co, to musimy sobie po prostu odpalić ten program. I tu mamy instrukcję, jak to zrobić. Z tym, że ten program też przyjmuje mnóstwo parametrów, które rzeczywiście określamy, bo nie będziemy też generowali scenerii dla całego świata. Ten program też ma swoje domyślne parametry. Będzie tworzył fotoscenerię domyślnie w okolicach lotniska, pewnego lotniska we Włoszech. Na przykład w odległości 10 mil morskich od tego lotniska i tak dalej. Tak się będzie działo, jeżeli nie podamy żadnych parametrów, ale tutaj też pierwsze uruchomienie i tak nam nic nie wygeneruje, jeżeli chodzi o fotoscenerię, a to dlatego, że pierwsze uruchomienie tego programu spowoduje tylko tyle, że zostaną pobrane pewne zależności, które są potrzebne temu językowi programowania Julia, żeby ten skrypt móc później uruchamiać. Więc na początku uruchomimy sobie coś takiego. Tutaj jak jesteśmy w tym katalogu, gdzie sobie rozpakowaliśmy te nasze repozytorium z projektem, z tym skryptem, to ja tu sobie uruchomię shella, tak, czyli jestem w tej ścieżce, gdzie mam ten skrypt, który będziemy odpalali, więc jeżeli sobie teraz to wkopiuję, tak, czyli piszemy sobie Julia i nazwa tego pliku ze skryptem i dajemy enter. O, i widzimy, że teraz następuje pewna instalacja no różnych po prostu rzeczy i widzimy do jakiego katalogu ta instalacja leci. Tu jest do naszego katalogu domowego, gdzie będzie stworzony nowy katalog .julia. No i teraz musimy troszkę poczekać, aż on tutaj pobierze pewne pliki. Tutaj sobie coś poinstaluje, popobiera z internetu. I to tyle, tak? On na razie żadnej scenerii nie generuje. Jest to takie pierwsze uruchomienie, które jest potrzebne dla tego Julia, żeby on sobie tam coś pościągał. Więc czekamy. No i skrypt zakończył taką wstępną instalację. Tam widzieliśmy, że pobieranych było wiele zależności, które były potrzebne tutaj do odpalania tego skryptu i jakaś wstępna też prekompilacja nastąpiła, więc dopiero teraz ten skrypt PhotoSceneri JL jest tutaj gotowy do działania, więc teraz możemy generować naszą fotoscenerię dla danego regionu, jaki tutaj chcemy sobie użyć. Tutaj też ważne jest to, że możemy sobie podbić ilość wątków, jaka będzie tutaj używana przez Julia. Tu możemy sobie na przykład użyć 10 wątków. Tutaj mam na przykład przykład, że użyjemy sobie 3 wątków. Oczywiście tutaj też zależy to wszystko od tego, ile macie tak naprawdę wątków w swoich procesorach.
Ja tutaj mogłem sobie podbić oczywiście wyższą liczbę i tego już sobie użyję przy generowaniu fotoscenerii. No idąc dalej, mamy tutaj kolejne przykłady użycia. Tu na przykład możemy użyć opcji Over do usuwania scenerii, jeżeli już jakąś mamy, ale to sobie jeszcze może później zobaczymy. Idziemy dalej, zobaczmy sobie kolejne parametry. Mamy tutaj parametr R. R jest od promień, czyli od radius, czyli podczas tworzenia tekstur fotoscenerii będziemy mogli sobie określić, jak duży promień, jak dużą powierzchnię sobie zapełnimy tymi właśnie fotosceneriami. A promień jest też brany od centrum jakiegoś punktu, a tym punktem możemy sobie też wskazać, co będzie, jakie lotnisko, czy też jaki punkt geograficzny, kolejnymi parametrami, które sobie zobaczymy za chwilę. Mamy też ważny parametr S od size. Tutaj parametrem S definiujemy sobie właśnie, jak duża będzie rozdzielczość tekstury z fotoscenerią, co też sobie zaraz zobaczymy. Tu mamy też pokazaną opcję over 1, tak żeby sobie nadpisywać w odpowiedni sposób pliki ze scenerią, co też sobie zobaczymy w akcji. I tutaj co ważne, mamy opisane te rozmiary, tak, parametr S i co oznacza dana liczba. Możemy wpisać sobie S 0, 1, 2, 3, 4 i do 6. I tu widzimy, jak duży będzie rozmiar w pikselach po prostu tekstury z daną tutaj fotoscenerią. No ja myślałem, że sobie tutaj, że mój komputer udźwignie tutaj tą wielkość 16 tysięcy, ale niestety przy tej rozdzielczości miałem bardzo duże lagi. Chodzi o to, że podczas lotu muszą się doczytać kolejne tekstury i one po prostu, to doczytywanie się kolejnych tekstur po prostu mocno przycina animację, więc wypróbuję sobie tekstury 8K. Tu widzimy, jaki będzie rozmiar w megabajtach danej tekstury. Już widzimy, jak to rośnie. Domyślnie, jak nie podamy parametru S, to skrypt użyje tego parametru jako S2, czyli wygeneruje nam tekstury o rozmiarze 2000 pikseli. Niestety zrobiłem sobie szybki test, jak to wygląda i według mnie wygląda to bardzo niefajnie. To znaczy jest tekstura bardzo rozmazana, jest to za mały rozmiar jak na moje gusta, ale oczywiście tutaj wszystko też zależy, na jakiej wysokości lecimy. Gdybym się wzbił na, nie wiem, może 20 tysięcy stóp, no to już taka tekstura 2K może by wyglądała całkiem ładnie, ale będąc nisko na ziemi, tam powiedzmy na wysokości, nie wiem, może 3000 stóp, to jest to jednak za mała rozdzielczość. Tutaj też autor tego skryptu sugeruje nam, jaki rozmiar użyć pod względem naszej ilości RAM w naszym komputerze. Także od 16 GB RAM możemy używać sobie tego rozmiaru 8K. No ja mam 32 GB RAMu, ale niestety użycie tutaj 16K powodowały, jak mówiłem, wielkie lagi. A tu możemy jeszcze użyć jeszcze większych tekstur, to ja już nie wiem, co by się tu działo. To naprawdę mogłoby już działać bardzo topornie. No ale zobaczymy sobie to w działaniu zaraz. I tak, zobaczmy sobie inne parametry. Tak, mamy ten parametr over, też jest bardzo ważny, bo tutaj możemy sobie właśnie wybrać, co ma się stać, jeżeli podczas kolejnego generowania tekstur, co ma się stać z tymi teksturami, które już mieliśmy wcześniej wygenerowane. Oczywiście przy pierwszym generowaniu tekstur ten parametr nie ma najmniejszego znaczenia, ale domyślnym działaniem tego over jest to, że właśnie te tekstury nie będą zastępowane w ogóle. A jeżeli chcemy te tekstury zastąpić, to mamy takie opcje jak 1 albo 2. Opcja 2 mówi, że zawsze zastąp tekstury. To jest na przykład przydatne, gdy na przykład najpierw sobie wygenerowaliśmy tekstury o dużej rozdzielczości, ale stwierdziliśmy, że to jest za dużo, więc chcemy utworzyć sobie tekstury o mniejszej rozdzielczości, więc wtedy możemy sobie użyć tej opcji over 2. A opcja over z jedyneczką spowoduje nam, że tekstura zostanie zastąpiona tylko wtedy, jeżeli nowo generowana tekstura będzie większa od tej, którą już sobie wygenerowaliśmy wcześniej. I mamy też over 9, czyli to służy do usuwania w ogóle tej fotoscenerii z danego obszaru, jaki sobie zdefiniujemy. Kolejna właśnie opcja to jest powiedzenie, wokół czego chcemy generować tą scenerię, wokół jakiego lotniska, bo tutaj mamy parametr I, to jest I od ICAO, czyli możemy podać po prostu kod ICAO lotniska i domyślnie w promieniu 10 mil morskich wokół tego lotniska zostanie wygenerowana wtedy fotosceneria. Ale tu jak mamy przykłady, to widzimy, że oprócz kodu ICAO możemy też podać pewne nazwy, po prostu nazwy lotniska. Nie musimy podawać kodu ICAO. Ale jeżeli właśnie tu będzie taka sytuacja, że tu mamy akurat taki przykład, że podamy sobie jakąś nazwę tego lotniska, ale
będzie wiele lotnisk z tą nazwą, to dostaniemy po prostu taki error, tak, z podpowiedzią, żeby właśnie użyć kodu ICAO dokładnie, o które lotnisko nam chodzi, no bo tutaj takich lotnisk na przykład znalazł aż 36. I tu co ciekawe, mamy te kody ICAO, więc szukając po nazwie możemy właśnie sprawdzić, aha, chodziło nam o taki kod ICAO, więc musimy użyć jeszcze raz tej komendy, tylko że zmieniając tutaj opcję I na kod ICAO, a nie na nazwę. Także tutaj też to fajnie działa. No i tutaj jak mamy też nazwę ze spacją, to musimy podać właśnie tutaj zawsze cudzysłów. Kolejna opcja wskazywania, wokół czego chcemy generować fotoscenerię, to jest podanie ruta, czyli trasy, całej trasy przelotu. Taką trasę możemy uzyskać, tak jak tutaj pokazano z okienka Route Manager. Niestety nie każdy samolot nam udostępnia takie okienko, bo tu mamy opcję Save i możemy sobie wtedy zapisać cały nasz tutaj, całą naszą trasę przelotu. Ale jeżeli nie możemy tego stworzyć z Route Managera, to możemy się też po prostu posłużyć tworzeniem planu lotu z Launchera. I tam też możemy sobie zapisać taki plan lotu. No i wtedy poprzez opcję Tom Route możemy sobie załadować taki plan lotu tutaj do tego skryptu. Tu też widzimy, jak taki plan lotu wygląda. To jest po prostu XML z poszczególnymi punktami. No i tu mamy przykład użycia, że podajemy route i nazwę tego właśnie pliczku z planem lotu i wtedy po prostu fotosceneria będzie generowana wokół każdego tego punktu na trasie. No dzięki czemu możemy sobie pokryć całą naszą trasę fotoscenerią, co też jest fajne, bo nie musimy wtedy całego obszaru tutaj jakiegoś wielkiego pokrywać fotoscenerią, tylko mniej więcej te miejsca, do których lecimy. Także tutaj zobaczmy na szybko dalej, jakie mamy parametry. Tu mamy o kolejną opcję, jak podawać właśnie to miejsce, wokół którego będziemy tworzyli fotoscenerię, ale za pomocą właśnie współrzędnych geograficznych i mamy do tego tutaj parę opcji. Mamy opcję O i A do podawania właśnie latitude i longitude, znaczy na odwrót, O to będzie longitude, czyli długość geograficzna i opcja A jako szerokość geograficzna. O, i tu mamy przykład użycia tego. Jest jeszcze drugi sposób podania właśnie współrzędnych geograficznych, ale tutaj jako kwadrat, czy też prostokąt. Tutaj zobaczcie, że mamy dopisek LL i dla longitude też LL. LL jest od left lower, a UR jest od upper right. Czyli tu podajemy dwa punkty, lewy dolny i prawy górny. To są po prostu dwa skrajne punkty jakiegoś kwadratu czy prostokąta, dla którego chcemy sobie wygenerować fotoscenerię. Także tutaj możemy w ten sposób też określić, gdzie chcemy wygenerować fotoscenerię. Tu mamy też parametr attempts, czyli ilość prób. Tu jest ilość prób pobrania danego kafelka, danej tekstury. Tutaj wartość domyślna jest prawdopodobnie 2 albo 3, już nie pamiętam, jeżeli nie podamy tego parametru, ale nie musimy go podawać. Tak, tu mamy, że domyślnie to są dwie próby przy pobraniu danej tekstury. Idąc dalej, mamy też parametr map. Parametrem tym możemy określić, skąd ma być pobierana fotosceneria, czyli po prostu zdjęcia satelitarne, skąd mają być pobierane. I w tej chwili mamy do wyboru trzy opcje, wpisując po prostu zamiast N, podając 1, 2 albo 3. Domyślnie jest po prostu używana jedyneczka, więc nie musimy tej opcji też używać. Domyślnie zostanie wzięta jedyneczka, a jedyneczka oznacza, że zostanie użyty ten serwer SRI.com do pobierania tutaj zdjęć satelitarnych. I tak to sobie też użyję dla generowania fotoscenerii z Polski, dlatego że opcja 2 to jest tylko dla Stanów Zjednoczonych, a opcja 3 to jest tylko dla Hiszpanii. Tutaj jeżeli byśmy na przykład chcieli sobie generować fotoscenerię dla Stanów Zjednoczonych, to możemy, a nawet już może powinniśmy użyć sobie tej opcji map z liczbą 2. Na przykład, tak? A dla Hiszpanii może lepiej było użyć sobie map z opcją 3 niż z jedynką, bo może tutaj są te tekstury, no skoro jest ten serwer podany, to może te tekstury są tutaj dużo lepsze w tych innych serwerach. A skąd ten program wie, że ma takie serwery, to też jest po prostu zdefiniowane. O tutaj, gdzie mamy pobrane te skrypty do generowania scenerii, to tutaj też jest pliczek params XML, ja go sobie edytuję. No i tutaj mamy te serwery po prostu podefiniowane, tak? Mamy serwer pierwszy, to jest ten, którego ja będę używał i to, który jest też używany domyślnie. Mamy też serwer drugi dla Stanów Zjednoczonych i trzeci właśnie dla Hiszpanii. I tu oczywiście moglibyśmy sobie też podawać kolejne, jeżeli takie
takimi byśmy dysponowali. Idąc dalej, co my tu mamy? Mamy też opcję PAF, czy też w skrócie P, gdzie podajemy sobie ścieżkę, gdzie nasze tekstury z fotoscenerią zostaną zapisane. A jeżeli nie podamy tej opcji, to tutaj mamy domyślny katalog, gdzie to zostanie wrzucone, czyli do naszego katalogu domowego, dalej FGFS Scenery, Photoscenery i Orthophotos. No i taką ścieżkę będziemy musieli sobie dodać do FlightGeara jako scenerię, żeby właśnie tutaj te tekstury były widziane we FlightGear. I tutaj też mamy przykłady, że tą opcję P możemy użyć dwojako, to znaczy możemy użyć po prostu ścieżkę względną, czyli nie podajemy od początku, że na przykład pod Windowsem byłoby to, że C, dwukropek i tak dalej, tylko podajemy po prostu od razu nazwę katalogu. Ale to w domyśle oznacza, że taki katalog, na przykład Secondary Deer, zostanie stworzony w naszym katalogu domowym, a jeżeli chcemy całkowicie podać sobie lokalizację ścieżką taką całkowitą, to możemy oczywiście też podać od początku całą ścieżkę. No to jest akurat pod Linuxa, jako tam slash home, ale możemy tutaj też pod Windowsa podać po prostu C, dwukropek, slash i tak dalej i wpisywać kolejne katalogi. No tu mamy właśnie przykłady. Mamy też opcję Tie, którą też określamy sobie ten punkt, dla którego, wokół którego będziemy generowali fotoscenerię, a Tie to jest po prostu indeks kafelka ze scenerii. To jest niestety dosyć skomplikowane, skąd pobrać ten indeks kafelka, to tu mamy podane wzory, jak to sobie wyliczyć. Jak dla mnie ta opcja jest przynajmniej w tej chwili mało przydatna, dlatego że jest to ciężkie to wyliczanie. Ja sobie nawet stworzyłem tutaj arkusz kalkulacyjny w LibreOffice, żeby to sobie wszystko wyliczyć, żeby od razu mi podał indeks jako gotową liczbę, bo tu na przykład dostaniemy, o, mamy przykład jak to użyć, podajemy tile i to jest taki indeks, tak, który nam mówi jaki to będzie kafelek ze scenerii TerraSync właśnie użyty i no niestety jest to mało czytelne, mało wygodne posługiwanie się takimi tilami, ale może komuś jest to potrzebne, więc jest też taka opcja. Kolejna opcja to jest sexagesimal lub w skrócie po prostu x, co też dużo łatwiej zapamiętać. Cóż to jest? Tu chodzi o to, że normalnie, jeżeli nie podamy tego x, to wszelkie tutaj współrzędne geograficzne o w tych opcjach jak lat, lon i tych współrzędnych dla kwadrata, no tutaj używamy tych współrzędnych geograficznych w systemie po prostu dziesiętnym. Ale czasami, o tak jak tutaj mamy przykład, mamy po prostu informacje o w takim systemie minutowym, można by to powiedzieć. Tutaj to z angielskiego ten wyraz oznaczałby 60, nie? Coś w tym stylu. No bo tu na przykład mamy podane właśnie takie współrzędne geograficzne jako 21 minut, co w systemie dziesiętnym by się przekładało na 35 stopni. Tam 0,35 stopni. Albo też inaczej, żeby to lepiej sobie zobrazować, tak, jeżeli tu by było 30 minut, no to w systemie tutaj dziesiętnym byłoby to 0,5, tak, czyli pół, bo 30 minut to jest no, pół godziny, tak, można powiedzieć, więc tu będziemy mieli 0,5. No ale jeżeli właśnie nie dysponujemy takimi jednostkami, nie chce nam się to przeliczać, więc możemy po prostu chcieć użyć tego systemu 60-tnego, no to wtedy sobie podajemy tą opcję x, o tak, tutaj podajemy sobie x i wpisujemy już tylko na przykład 52.21, a nie .35. Więc taka jest tutaj różnica. Jeśli chcemy, możemy też podać sobie proxy, kolejny parametr, żeby tutaj łączyć się z serwerem poprzez jakiś adres proxy. Mamy też opcję debugowania do wyświetlania pewnych tam komunikatów o błędach, żeby sobie zbadać pewne błędy, jakie się pojawiają. No możemy sobie wyśledzić wersję oraz pomoc. To tak na szybko takie omówienie tutaj właśnie warto to poczytać, żeby sobie dokładnie wszystko zobaczyć, jak to działa, ale tu sobie też zobaczymy to w działaniu. Ja też sobie stworzyłem taki dokument, gdzie sobie to te wszystkie parametry, no tak na szybko ustawiłem sobie w takiej tabelce, żebym też miał szybki podgląd, jak, no jakie są te parametry, jak z nich korzystać. Ale też tutaj zawsze możemy użyć opcji help, czy jak damy sobie Julia foto, o, mamy już ten plik i damy sobie myślnik H. No pierwsze uruchomienie troszkę trwało, no, ale też widzimy tutaj, że wyświetla nam się help. Tak tutaj w helpie mamy właśnie też wypisane te wszystkie opcje, jakie możemy używać w tym skrypcie. No to tak, moim zadaniem będzie tutaj wygenerowanie sobie scenerii wokół Wrocławia. Dajmy sobie na przykład Wrocław, więc dajmy sobie tak, komenda Julia.
Zawsze rozpoczynamy właśnie tym, że jest to program napisany w Julia. Dajmy sobie myślnik T i określmy sobie, ile wątków chcemy zaprzęgnąć do obliczeń, do generowania tej fotoscenerii. I ja tutaj sobie podam, może sobie podam 12. I teraz podajemy foto i nazwę w ogóle tego pliku. Tak, foto scenary, nie wiem jak to czytać dokładnie, scenary.jl. No i teraz dopiero używamy te wszystkie parametry, które sobie omówiliśmy na tej, z tej strony wiki, czy też inaczej mówiąc te parametry, które sobie tutaj spisałem w tym dokumencie. Ok, najpierw określimy sobie właśnie kod ICAO, czyli miejsce, wokół którego będziemy generowali sobie scenerię. No tu mamy właśnie wartość, domyślam, że jest to właśnie takie lotnisko we Włoszech, jeżeli nie podamy tego kodu ICAO, albo żadnych tutaj współrzędnych geograficznych. No routa nie będę na razie tworzył, tak, podamy sobie po prostu kod ICAO, także damy myślnik i napiszemy kod ICAO EPWR. Tutaj też warto wiedzieć, skąd ten program wie, jakie są kody ICAO, to on ma tutaj ten pliczek CSV jako bazę taką danych wszystkich lotnisk. Ja to sobie otworzę, tak żebyśmy sobie podejrzeli. I tu jak sobie dam Ctrl F i poszukam EPWR, tak widzimy, że jest Wrocław, jest EPWR. Tu jest nazwa tego lotniska, czyli też po nazwie też moglibyśmy wpisać, tylko musielibyśmy wpisać dokładnie to, co jest tutaj. Na przykład jakbym wpisał Wrocław, prawdopodobnie też by to lotnisko zostało znalezione. No i tak naprawdę po znalezieniu tego kodu ICAO, tak naprawdę ten skrypt używa tych współrzędnych geograficznych do generowania scenerii. Także zobaczmy sobie dalej, jakie tutaj parametry mamy. Routa nie będziemy definiować, bo naszej trasy nie będziemy ustawiać. Latlon w sumie już mamy jako kod ICAO lotniska, po tym latlon jest brany, jak mówiłem. Tutaj mamy ten kwadrat ze współrzędnych, tego też nie będziemy używali. Tego też nie musimy używać, bo nie podajemy współrzędnych geograficznych. Tajla też nie będziemy używać, bo używamy ICAO. No i promień, radius, tak? Domyślnie jest 10, jeżeli teraz nie użyję tego parametru R, to domyślnie wygenerujemy fotoscenerię o promieniu 10 mil morskich wokół Wrocławia. Ale ja sobie tutaj użyję tego i piszemy parametr R. Ja sobie wpiszę na przykład 35 mil morskich. A ile to będzie kilometrów, to sobie bierzemy 35 razy na przykład 1,8. I to będzie 63 km, tak, wokół Wrocławia. Taką sobie fotoscenerię wygeneruję. Dalej size, tak, określmy sobie rozmiar. Ja zrobię tak, że najpierw wygeneruję sobie tą rozmiar, ten 8K o promieniu 35 mil morskich, czyli dajemy S i 8K to będzie liczba 4, więc dajemy S4. Ale później wygeneruję sobie drugi raz fotoscenerię, ale już o mniejszym promieniu, na przykład może 5 mil morskich, gdzie użyję sobie rozmiaru 16K. Tak, tak żeby wokół lotniska mieć troszkę lepszą rozdzielczość tych tekstur. Ale na razie zróbmy tak, że S4. Path. Tutaj możemy tak określić sobie tą ścieżkę, co mówiłem. No jeżeli nie chcemy, zostanie już data domyślna. Ja może zostawię sobie tą domyślną na razie. Parametru over na razie też nie potrzebuję, bo generuje tekstury po raz pierwszy, więc i tak nic nie jest w tej ścieżce wygenerowane, więc nic się nie stanie. Opcja map, czyli który serwer będzie użyty, z którego będą ściągane te zdjęcia satelitarne. Tu mogę domyślnie użyć 1, jest ok. Attempts niech będzie domyślnie, no to będzie domyślnie 2, a nie 3. Opcji debuguj nie będę używał, version to już nie muszę używać. No i to wszystko, co potrzebuję w tej chwili. Więc dajemy Enter i fotosceneria rozpocznie się jej generowanie. Tutaj niestety troszkę to potrwa. No oczywiście wszystko zależy od tego, jak duży obszar tej fotoscenerii będziemy generowali, czyli jak duży promień sobie na przykład podaliśmy. Jeżeli to będzie road, trasa, to będzie jeszcze więcej, bo będziemy mieli więcej punktów, wokół których będziemy generowali fotoscenerię. No i też ma znaczenie ten size, ten rozmiar. Im większy sobie podamy, tym oczywiście więcej danych będzie do ściągnięcia i generowanie tej fotoscenerii będzie trwało, no naprawdę bardzo długo może to trwać, wiele, wiele godzin nawet. Tutaj z tego, co testowałem, to akurat rozmiar ten domyślny, czyli S2, tutaj na przykład ten, czyli 2000K tekstura, pikseli, to
generuje się dosyć szybko. To mi trwało nawet tam, nie wiem, może paręnaście minut, co było dosyć szybkie. Tutaj niestety będziemy musieli troszkę dłużej poczekać na te pewnie tekstury w rozdzielczości 8000. Także niech się generuje. Tutaj też warto zauważyć, że właśnie mamy informację, że nasz Image Magic został tak wykryty, że jest operatywny, a to właśnie dzięki temu, że sobie zainstalowaliśmy dodatkowo ten program. Inaczej mielibyśmy tutaj informację o błędzie i pewnie skrypt no, po prostu nie mógłby się uruchomić. Tak, tu mamy kolejne informacje, czyli jaki tutaj serwer zostanie użyty. Tutaj mamy tak, że jest to ID1 i tu jest adres URL i nazwa tego serwera. Mamy, że jest to generowana sceneria dla ICAO EPWR. Tu mamy identyfikator, mamy nazwę tego lotniska, City Wrocław i mamy też właśnie współrzędne geograficzne oraz promień 35 mil morskich, czyli to, co sobie podaliśmy w parametrach. Także wszystko się zgadza. No i nam się tutaj generuje powoli. Może to sobie rozszerzę, bo jest tu trochę tych informacji. I widzimy, że właśnie powstała nam już pierwsza tekstura. Tu mamy inserted, czyli że została wstawiona. Rozmiar tej tekstury 16,8 MB. Tutaj czas pobierania tej tekstury trwał 0,58 MB na sekundę. I tak dalej. Tu widzimy ścieżkę tej tekstury oraz jej nazwę. No mamy tutaj wiele, wiele informacji podawanych. Oczywiście tutaj odsyłam do strony Wiki Flight Gear, którą pokazywałem wcześniej, żeby sobie ewentualnie poczytać dokładnie te wszystkie parametry, co oznaczają. No tutaj pocieszające, że download przyspiesza, więc mam nadzieję, że potrwa to. No nie będę musiał długo czekać. I tekstury w rozdzielczości 8K zostały wygenerowane. Tutaj jak możemy zobaczyć, całość mi aż zajęła no, prawie 2 GB. Tyle danych tutaj musiałem pobrać, żeby wygenerować tyle tekstur. I tu widzimy całą listę tych tekstur. Możemy sobie teraz też pójść do tego katalogu. To będzie właśnie nasz katalog domowy. I tutaj mamy katalog FGFS Scenery. I tu jest Photo Scenery i Orthophotos. No i tutaj już są poszczególne pliki w danych lokalizacjach. O, możemy zobaczyć, jak to wygląda. No może otworzę jeden plik. No i tak to wygląda, jeżeli damy 100% rozdzielczości. Możemy zobaczyć, no jak szczegółowa jest to rozdzielczość i no... No według mnie tu jeszcze troszkę brakuje na zasadzie takiej, że najlepiej by było może 16K tekstury generować, no ale jednak nie chcę też sobie ubić płynności symulatora. No bo jednak, tak jak teraz dałem powiększenie 100% i to nie jest aż tak duże, szczegółowe, że tak powiem. Ale mam nadzieję, że będzie w miarę ok. Także mamy tutaj te wszystkie pliczki, no jest ich troszkę, myślę, że też troszkę z tym promieniem przegiąłem, mogłem dać troszkę mniejszy. Ale okej, teraz jak mówiłem, dam jeszcze strzałkę do góry i żeby tą komendę sobie powtórzyć, z tym, że teraz wygeneruję sobie też fotoscenerię dla Wrocławia, ale zmniejszę promień na 5 mil morskich i ustawię liczbę 5, jeżeli chodzi o size, tak żeby użyć wyższej rozdzielczości, tak size 5 to jest 16 tysięcy pikseli, jeżeli chodzi o teksturę. Czyli właśnie po prostu bliżej Wrocławia chciałbym mieć wyższą jakość tych tekstur. Z tym, że teraz musimy użyć opcji Over z opcją 1. Tak, Over z opcją 1 mówi, że nadpiszę wszystkie tekstury, o ile ta tekstura nowo generowana będzie większa od tej, która już istnieje. No i u mnie tak właśnie będzie. Gdybyśmy nie podali over, to oznacza, że te tekstury nie zostałyby podmienione, czyli moje tekstury 16K nie podmieniłyby tych tekstur 8K. Dlatego musimy dać over 1, co oznacza, że teraz generuje 16K, więc one podmienią teksturę 8K. Więc dajemy enter i w ten sposób możemy sobie używać właśnie tej opcji over. Samo wywołanie tej komendy pod Linuxa czy jakiegokolwiek innego systemu operacyjnego powinno wyglądać właśnie tak samo.
tego, że Julia jest wieloplatformowa, więc to powinno działać identycznie na każdym systemie, czyli po prostu trzeba wejść do katalogu, gdzie mamy pobrany ten projekt PhotoScenery i możemy tam wywoływać ten skrypt Julia. Julia mi też działa tutaj bezpośrednio, że wystarczy wpisać Julia, a to właśnie dlatego, że dodaliśmy sobie ścieżkę do tego pliku Julia. Dodaliśmy sobie ścieżkę do zmiennej środowiskowej PAF podczas instalacji. No ok, generują się teraz tekstury 16K. Widzimy, że wszystkie parametry powinny się zgadzać. Jest wykryty Wrocław, lokalizacja 5 mil morskich, jeżeli chodzi o promień. No i znowuż trzeba chwilę poczekać. No i w końcu też wygenerowały mi się tutaj tekstury 16K w promieniu 5 mil morskich wokół Wrocławia. Tutaj też, jak widzimy, potrzebowałem pobrać no około troszkę ponad 1 giga danych. Co ciekawe, tutaj tekstury w 16K, ja musiałem pobrać tutaj 16 takich tekstur. Tutaj mamy właśnie tiles i mamy poszczególne tutaj właśnie kafelki, jakie pobierał. I tu mamy na ile? Na 16. Czyli tu widzimy, że tutaj było do pobrania 16 kafelków, czy też stworzenia 16 kafelków tekstury. A na przykład dla 8K ja tutaj aż stworzyłem 120 kafelków. I tutaj co ciekawe, 120 kafelków ważyło niecałe 2 GB, a tylko 16, ale już w rozdzielczości 16K 1 GB. Tutaj też widzimy podsumowanie czasu generowania się poszczególnych kafli, to jest też tak sumarycznie dodawane. Tutaj jest czas w sekundach i tu widzimy, że pierwsze kafelki generowałem tam około 40 coś minut, a tutaj te drugie kafelki 16K generowałem 20 minut, więc też widzimy czasowo, jak to wygląda. Także dobra, jest to wszystko pościągane. Teraz możemy uruchomić FlightGeara i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Także ja mam tutaj już zainstalowanego najnowszego nocnego builda, czyli wersję 2020.4. No, żeby sobie pobrać takiego builda, to wystarczy sobie w wyszukiwarce wyszukać właśnie na przykład FlightGear Nightly, czyli nocne buildy budowane co noc, takie deweloperskie. I tutaj mamy na przykład do pobrania na Windowsa full wersję. Możemy też sobie pobrać DMG na Maca. Niestety tutaj z nocnych buildów nie mamy AppImage dla Linuxów, ale tam najlepiej sobie zbudować to ze skryptów budujących całego FlightGeara, co też jest dużo lepsze, bo nie musimy za każdym razem pobierać niemalże 2 GB, tak jak to musimy zrobić tutaj na Windowsie. Na Linuxie wystarczy sobie odpalić ten skrypt do budowania i tam on tylko zaciągnie zmiany, jakie zaszły między ostatnim buildem i zbuduje nam całego FlightGeara. Także tutaj w ten sposób możemy sobie pobrać wersję Nightly i uruchommy sobie teraz launchera. I teraz idziemy jeszcze w dodatki oczywiście i musimy sobie dodać naszą scenerię tutaj do dodatkowych scenerii. Ja tu sobie kliknę dodaj. Idziemy teraz do katalogu, tam gdzie sobie te wszystkie pliczki z fotoscenerią wygenerowaliśmy, a u mnie to będzie dysk C, dalej użytkownicy, nazwa użytkownika i tu mamy FGFS Scenery i wskazujemy nie ten katalog Orthophotos, tylko ten wyżej właśnie z fotoscenery. Dajemy wybierz folder i jest dodany. Tutaj dla pewności upewnimy się też, że on jest na samej górze. Gdybyśmy mieli jeszcze jakieś inne scenerie nad terenem Polski, to myślę, że warto, żeby to było na samej górze, żeby to było też używane. Dobrze, wybiorę samolot. Niech będzie ta Cessna 182S. To jest Cessna pobrana tutaj z oficjalnego hangaru FlightGear. Lokalizacja oczywiście Wrocław. No akurat mam Wrocław, pas aktywny, jest ok. Dobrze, jestem tutaj już wczytany. No są jakieś lagi niestety, ale to pewnie wynika z tych wielkich tekstur 16K, które tutaj mam wokół lotniska. Tak, także tutaj obracając kamerę dookoła, no niestety tutaj to wszystko
bardzo, bardzo mocno laguje, ale myślę, że jak mi się to wszystko powczytuje, to no te lagi znikną. Tak, tu już się rozglądam swobodnie. I jeszcze lewa strona. No niestety musimy się porozglądać, powczytywać sobie to wszystko, żebyśmy mieli w miarę płynny lot później. Okej, dałem jeszcze widok zewnętrzny. Zobaczymy tu sobie, jak wygląda tuż teren, jest właśnie z tej fotoscenerii. Dobrze, wróćmy do kokpitu, wystartujmy. Ja tu sobie jeszcze ustawię heading. Na kurs pasa. Dobrze. Wierzchnie sterowe. Wolę sprawdzić, czy wszystko jest ok. O, nie jest ok. Co się stało? Dobrze, widzę, że mi się orczyk dziwnie zachowuje. Tak, hamulce kół to są. Steruje mi tutaj wolantem hamulce kół. Konfiguracja nie myszy, tylko joysticka. Chciałem joystick. Mamy tak. Ale ta oś, ja jej tu nie mam. Coś jest nie tak. Aha, dobra, muszę wybrać tutaj radio pedals. Dobra. Tu będzie ta oś i tu wybieramy sobie brake left. Coś mi jeszcze przepustnicę zmienia. Prawy hamulec. Brake right. Dobrze, co mi zmienia tę przepustnicę? A, tu mamy throttle, ok. Teraz to musimy dać jako właśnie rudder, ok. Dobrze, już mi tu pedały działają i yoke system. Dobrze, wszystko wygląda ok. Także lecimy, hamulec postojowy zwalniamy i zobaczmy, jak wygląda ta sceneria. Dobrze, ja włączę sobie autopilota, heading, dajmy down, jako tutaj prędkość pionową może 500 stóp, albo 600. No i zobaczmy tą scenerię, tak? Tutaj na razie jesteśmy bardzo blisko ziemi, ale widać, że ta tekstura jest już na tyle szczegółowa, że tutaj widzimy właśnie całkiem fajnie to wygląda. Ale jednak coś tutaj mi laguje. Pewnie wczytywanie się tekstur jeszcze tutaj robi problemy. Ale mam nadzieję, że jak odlecimy od centrum lotniska, to będziemy już mieli tekstury 8K, więc te lagi będą, mam nadzieję, w ogóle znikną. A jak będą, to może troszkę mniejsze. Zobaczymy. Tutaj mamy jakieś domki, ale to nie wiem, czy to są jakieś ogródki. Tak, tu na lewo mamy Wrocław. Thank you.
Tutaj przyciszę trochę. Nie wiem, czy w ogóle było mnie słychać. Dosyć głośno to. Tutaj jest ustawione, dobra. Okej. Także tak się prezentuje na razie rozdzielczość 16K, bo jestem dosyć blisko lotniska, więc tutaj szczegółowo dosyć wszystko fajnie widać. Tą teksturę i mamy, no myślę, że rewelacyjnie to wygląda. Teraz rzeczywiście te budynki są dopasowane do tekstury, można powiedzieć, tak? Czyli budynki z OpenStreetMap rzeczywiście są dopasowane do tekstury. Jeżeli na teksturze mamy tu jakieś drogi, to wszystko się zgadza, jeżeli chodzi o budynki. Wygląda to całkiem fajnie. Oczywiście będzie to pewnie wyglądało jeszcze lepiej, jeżeli wzbijemy się wyżej. No ale tutaj rozdzielczość 16K daje radę, chociaż już nie wiem, na ile się oddaliłem. Ale chyba jeszcze jesteśmy w promieniu tych 5 mil morskich. Tu mamy Sky Tower. Troszkę może jeszcze teksturą nie pasuje za bardzo do scenerii. Może jest zbyt niebieski. No ale tutaj rewelacyjnie to wygląda. Te domki i ulice są wszystko ładnie tutaj wkomponowane. Jeżeli wyłączymy sobie fotoscenerię, zobaczymy, jak to wygląda bez. No tu akurat tekstura jest, to się tylko zmieniła. Dajemy sobie tak fotoscenerię. Widzimy, jak tutaj się podmienia nam tekstura. O, tutaj bardziej widzimy. O, tu widzimy na przykład domki bez fotoscenerii. No, domki stoją w polu, tak? Co nie wygląda za dobrze, ale jak włączymy sobie te zdjęcia satelitarne, no to już jest dużo lepiej, tak? Domki nie stoją w szarym polu. Tu nawet widać, że jakaś droga dochodzi do tych domków, więc jest ok. Ale tu mnie ciekawi, że właśnie niektóre domki są ustawione prawidłowo, albo jakby te zdjęcia satelitarne są używane. Tutaj też już wygląda to dużo lepiej, te domki niż stoją sobie w polu, no, zwłaszcza te. No także fotosceneria na pewno tutaj urealnia i uprzyjemnia nam lot i no jeszcze bardziej, jeszcze lepiej można tutaj, ten sam flight gear może się sprawdzać w lotach z widocznością, visual flight rule, gdzie możemy się już właśnie kierować po prostu tutaj topografią terenu, jak i ogólnie zabudowy, dróg i tak dalej. Wygląda to całkiem fajnie. Tutaj też tak ogólnie zauważyłem takie mankamenty, że czasami chyba też się zdarza, że po prostu jest na zdjęciu satelitarnym uchwycona chmura i po prostu mamy taki biały placek na ziemi. Co też nie wygląda za fajnie czasami, albo też te zdjęcia niekiedy są robione w różnych po prostu porach. Czasami mamy teksturę jesienną i ona się źle komponuje, kiedy na przykład przylega do niej tekstura letnia i no, wychodzą takie troszkę niefajne smaczki. I tu widać różnicę teraz. Bez zdjęć satelitarnych i ze zdjęciami satelitarnymi. No są drobne lagi przy wczytywaniu się niestety tych tekstur. Przynajmniej u mnie, jak dałem sobie teksturę 4, nie, teraz jesteśmy na 8K, więc no niestety troszkę laguje. O, tu właśnie widzimy tą różnicę, te cięcie, tak? Tu jest jakby tekstura zrobiona, no zdjęcie satelitarne jest zrobione może bardziej latem, tutaj może jesienią, może wczesną wiosną, no nie wiem dokładnie, ale widać to takie cięcie tych plików z teksturą. O, tutaj mamy narożnik tej różnicy, no niestety jest taki troszkę minus tego, ale i tak wygląda to bardzo fajnie, dużo lepiej niż latanie z tymi teksturami generycznymi.
gdzie często ta tekstura generyczna się po prostu na dużych połaciach pól bardzo często powtarza, co już widać, że jest powtarzalne. A tutaj ze zdjęć satelitarnych będziemy mieli wszystko tak jak w rzeczywistości po prostu. No ale jeszcze mi troszkę laguje. Jeżeli chodzi o wczytywanie. Tutaj na przykład weźmy to miasteczko, ono jest bez fotoscenerii, no całe miasteczko jest w szczerym polu, można tak to powiedzieć. Tutaj w końcu wygląda to całkiem fajnie. Jedyny może jeszcze mankament z drzewami jest, bo myślę też, że sporo tych części drzew jest rozsianych losowo. No i tu po prostu mamy te drzewa gdzieś na polach porozsiewanych, co może też nie jest prawidłowe, tych drzew może tu nie powinno być. Za to jak mamy często drzewa tutaj przy drodze, to tych drzew po prostu tu nie ma, ale widzimy na teksturze, że tutaj są cienie rzucane przez drzewa. Za to zgadza się mniej więcej tak tutaj położenie drzew, jeżeli chodzi o takie zalesienie, to te drzewa tutaj rzeczywiście są. W sensie te drzewa trójwymiarowe. No ale niestety mam drobne lagi, więc ta tekstura 8K może jest jeszcze ciut za duża na mój sprzęt i musiałbym sobie jednak wygenerować teksturę 4K. No oczywiście z takiego wysoka myślę, że 4K już by też w miarę dobrze wyglądało. Oczywiście im wyżej, tym to jeszcze lepiej będzie wyglądać. Oczywiście mówiąc, im niższą teksturę dobierzemy, a im wyżej będziemy lecieli, tym będzie ta Ziemia jeszcze dobrze wyglądać, ale im będziemy bliżej Ziemi, tym niestety się to wszystko mocno rozmarzy i no nie będzie to już takiego miało fajnego efektu. To jest bardzo fajnie widać te miejscowości, różne wioski, większe miasta. Dam już sobie Alt, trzymanie wysokości, bo się już tutaj na wysokości chmur jestem, prawie że. No i kolejny jakby taki mankament FlightGeara, z tego względu, że jest to produkt open source, nie stoi za tym żadna firma, która miałaby pieniądze, która mogłaby sobie wykupić jakieś prawa autorskie do używania zdjęć satelitarnych, które są przeważnie pewnie robione na jakichś prawach, tak, copyright, prawach chronionych, gdzie nie można tego wykorzystywać i tak dalej, więc musimy sobie sami generować takie fotoscenerie. Druga sprawa, że takie fotoscenerie pewnie by znowuż zajmowały bardzo dużo miejsca na przestrzeni dyskowej, więc ktoś na serwerach musiałby to trzymać. Przeważnie są to też jakieś prywatne serwery. No może się doczekamy też kiedyś tych fotoscenerii pobieranych przez TerraSync. Tak jak było kiedyś to z OpenStreetMap, tak, z budynkami z OpenStreetMap, gdzie po prostu kiedyś trzeba było sobie samemu je generować. No ale w końcu doczekaliśmy się tego, że ktoś wystawił to na serwerze swoim i możemy sobie, tak, i generuje tam cały świat po prostu z OpenStreetMap i my możemy sobie pobierać te budynki poprzez TerraSync. Dzięki temu tam, gdzie latamy, po prostu mamy też budynki. No z fotoscenerią tak jeszcze nie jest, ale tak jak mówię, może kiedyś to nastąpi, tak, że będziemy mieli tę fotoscenerię też pobieraną przez TerraSync. To też oczywiście nastąpi wtedy, jeżeli też będziemy mieli zdjęcia satelitarne zrobione na zasadzie domeny publicznej, że to nie będzie czyjaś prywatna własność, więc wtedy tym bardziej może to nastąpić. Czyli takie zdjęcia tylko z domeny publicznej na pewno mogłyby być wykorzystywane przez TerraSync i pobierane automatycznie.
No niestety, mam lekkie przycinki tutaj, jak obracam kamerą, mimo że te FPS-y nawet po prostu nie spadają, ale to mi po prostu blokuje ruchy kamery i płynność animacji, te doczytywanie się tekstur. Ale myślę, że warto. Myślę, że może jeszcze mógłbym spróbować zbić te tekstury do 4K. Przynajmniej tam, gdzie nie ma lotnisk, to tym bardziej możemy sobie te tekstury zmniejszyć, bo przeważnie tam będziemy przelatywać na wysokich tam wysokościach, wysokich pułapach. I Ziemia już będzie i tak wyglądać, myślę, że w miarę dobrze. No także postępy we Flight Gear są no, znaczne, są coraz lepsze. Rzeczywiście zaczyna ten Flight Gear i wyglądać, bo jednak sceneria była we Flight Gear dużą bolączką, a teraz to wygląda całkiem dobrze. No może jeszcze jest problem przy lataniu nocnym, chociaż zastanawiam się, jakby to wyglądało. Zobaczmy czas. Dajmy sobie noc. No tak wygląda noc. Tutaj no właśnie miasta, tak? Miasta nie są tak wyraźnie oświetlone. Tam widać, że są jakieś światła przy drogach, ale to jeszcze jest taki poziom troszkę no, do poprawy. Tu też widzimy już oświetlenie tego samolotu, które jest zaimplementowane prawidłowo, jeżeli chodzi o kompozytor i możliwości świetlne, które on daje, co też mówiłem w poprzednim odcinku, jeżeli prezentowałem tą wersję 2020.4. Tak, gdzie tutaj mamy dynamiczne oświetlenie. No i widzimy już tutaj światło beacon na przykład, jak ładnie tutaj oświetla statecznik pionowy. Pewnie na płycie lotniska byśmy widzieli też, jak tutaj te stroby oświetlają płytę lotniska i tak dalej. Tu mamy też jakieś oświetlenie chyba z kabiny, które tutaj lekko oświetla nam samolot. Zobaczmy też kabinę. Tak, tutaj się świeci nam lampa z tyłu. Możemy ją zgasić. Tutaj też mamy lampy pozapalane. Tutaj moglibyśmy też zobaczyć te inne światła. Ok, tu mamy światła radia. Mamy podświetlenia zegarów. Tu mamy ten panel środkowy podświetlony i jeszcze takie ogólne światło tutaj pod osłoną. No i tak się to prezentuje. Także ten samolot jest już, można powiedzieć, chyba w pełni przygotowany pod kompozytor. Ma nawet oświetlenie zrobione właśnie już w kompozytorze. Dobrze, wróćmy do dnia jeszcze. Czas. Nadajemy sobie afternoon. Zastanawiam się, czy ja już nadal latam nad zdjęciami satelitarnymi, ale tak, jeszcze latam nad zdjęciami. No tutaj daleko, daleko na horyzoncie jeszcze mamy zdjęcia satelitarne, także dałem sobie całkiem spory promień od Wrocławia, 35 mil morskich. Także w ten sposób prezentuje się tutaj fotosceneria, którą musimy sobie sami wygenerować, ale dzięki tym skryptom Julia jest to całkiem przyjemne i proste. Wystarczy użyć parę parametrów, żeby móc sobie generować te scenerie. I rzeczywiście wygląda to dużo, dużo lepiej, także to tyle będzie w tym odcinku. Dzięki za oglądanie, cześć Wam!